Assassin's Creed. He's got a rhythm and it's all you need. So everybody come rock your thing. Take it down to the early threes when the champagne flow like a river stream. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w czwartym unboxingu mojego kanału. Dzisiejszym tytułem unboxingu będzie Assassin's Creed 4 Black Flag. Zajebiście, dostałem tak po 12 informację, że gra już doszła, ale no oczywiście miałem ten wyłączony telefon. I już odebrana gra, zobaczcie sobie, jest Assassin's Creed 4 Black Flag. Okładka zajebista. Zaraz ją będziemy rozpakowywać. Okej, okay, no to zaczynamy. Widzę, że tutaj zadbali o to, żeby ułatwić sobie życie. Wystarczy, że tylko pociągniemy za coś tam i po prostu gra się już rozpakuje. Jest unboxing. Idzie to, idzie. Nasz Edward się już rozpakował do końca. Voila. Assassin's Creed 4 Black Flag, jeszcze raz to mówię, ale jest zajebiście. Jest tryb dla wielu graczy. Edward James Kenway, no skąd to wiem, bo trochę poczytałem o nim. No już czuję tą epickość. To już jest szósta odsłona gry, z tego co wiem, która wyszła na wersje PC-towe. Bo na konsolowe to jeszcze tam były dwie części, ale to tam na przenośne te konsolki. Okej, okay, mamy już mianowicie, oczywiście tutaj nie pokazuję wam kodu, żeby nie było, nie widać go. Jest płytka z grą, zajebiście się zapowiada. Teraz wam pokażę poradniczek, oczywiście przodu nie pokażę. Tutaj już jak widzicie Watch Dogs, który też wyjdzie za chwilę, za jakiś czas. No i tutaj macie takie, no to są pierdoły tak naprawdę, więc to jest tylko jakby poradniczek. Tu mamy, widzę, Assassin's Creed Liberations w wersji HD, która wyjdzie w marcu następnego roku i po prostu tu widzę, że jest jakiś pre-order na zniżkę 25% gry. Więc może wykorzystam ją. No i mamy same płytki, chyba aż trzy płytki. O cholera jasna, trzy płytki. Wiecie co? Żeby nie przedłużać, unboxing już według mnie skończony. Tutaj jedynie muszę kwestionować porządek, jakby to powiedział Edward Kenway, no bo on kwestionował porządek. I co mogę tu powiedzieć? Od zuchwałego młodego kapitana piratów aż do doświadczonego mistrza asasynów wypełnij swoje przeznaczenie, które wiąże się ze złotym wiekiem piractwa. Sorki, że nagrałem ten zerowy odcinek z Assassin's Creed 4. Chciałem po prostu sprawdzić, jak to będzie u mnie chodziło, ale już mniej więcej będę wiedział, jak będę nagrywać tak, żeby wam się dobrze oglądało i wam się nie nudziło, bo ta seria u mnie będzie pro serią. Wraz z załogą atakuj wrogie okręty i władaj wodami Karaibów, czyli widzicie, teraz ta część będzie wzbogacona o wycieczki na Karaiby, wyspy karaibskie. Co do tego wchodzi ponad 70 unikatowych lokacji, czyli zwiedzania będzie w cholerę. I co jeszcze nam zostaje? Zostać mistrzem bezwzględnych metod walki, wykorzystując nowy zestaw pirackich broni. Czyli tak ich spiracimy, tych templariuszy, że no po prostu nie przeżyją tego. Oczywiście w moim wykonaniu. No i mamy tryb dla wielu graczy. No i tutaj nie muszę już czytać. Assassin's Creed 4 Black Flag był dzisiejszym jakby moim tytułem unboxingu. Jutro, właściwie już od północy, postaram się nagrać pierwszy odcinek, żebyście mogli następny dzień obejrzeć, bo może nawet go wyślę jeszcze wtedy. Więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie, wysłuchanie. No i zapraszam na pierwszy odcinek, tym razem oryginalnej wersji gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Do usłyszenia, arrr, piraćcie!